We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję, że uczestniczą Państwo w sesji dotyczącej wyników prac Forum Najlepszych Praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Witam tych, którzy są w Katowicach, witam też tych, którzy łączą się z nami przez internet. Jestem członkinią grupy doradczej MAG i właśnie jedną z moderatorek prac Forum Najlepszych Praktyk do spraw cyberbezpieczeństwa. Szczególnie witam tych, którzy łączą się z nami poprzez huby, w tym hub w Madagaskarze. Chciałabym przypomnieć, że jest to wydarzenie, które ma format hybrydowy. Można się zgłaszać do zabierania głosu zarówno z sali, jak i przez internet. Pragnę w pierwszej kolejności oddać głos Markusowi Kumerowi, który tak jak ja opiekuje się i moderuje pracę Forum Najlepszych Praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, witam wszystkich. Bez względu na to, skąd się Państwo z nami łączą, cieszę się, że mogą Państwo być z nami. Chciałbym wygłosić kilka uwag wstępnych, jeżeli chodzi o pracę w ramach Forum Najlepszych Praktyk do spraw cyberbezpieczeństwa. Forum Najlepszych Praktyk to takie grupy robocze, które powstały w 2014 roku. Ich celem było wypracowywanie bardziej konkretnych rezultatów, ponieważ bardzo często IGF spotykał się z takimi krytykami, że wyniki obrad nie były wystarczająco konkretne. A zatem Fora Najlepszych Praktyk właśnie generują także takie bardzo konkretne raporty, bardzo konkretne wnioski. Jak już wspomniałem, pierwsze takie wnioski pojawiły się w 2016 roku i od tego właśnie roku, potem co roku już właśnie opracowywane były takie raporty na podstawie prac wykonywanych w ramach forów najlepszych praktyk ONZ. A zatem w tej chwili mówimy dużo o przyszłości współpracy cyfrowej. Mamy tak zwaną mapę drogową sekretarza generalnego na rzecz współpracy cyfrowej. Mamy także to globalne porozumienie cyfrowe gdzieś tam na horyzoncie, które się rysuje. Mamy też format współpracy IGF+, który także gdzieś w tym krajobrazie znajduje swoje miejsce. Sekretarz generalny nawołuje do pracy w ramach forów najlepszych praktyk, które będą bardziej włączające, bardziej istotne, jeżeli chodzi o omawiane tematy i bardziej konkretne. A zatem myślę, że te prace BPF, czyli tych właśnie forów najlepszych praktyk, to kwestie, które należy omawiać podczas takich spotkań, jak właśnie to doroczne spotkanie IGF. Dziękuję bardzo za to, że Państwo uczestniczą w ramach tej sesji, która jest podsumowaniem prac BPF do spraw cyberbezpieczeństwa. Tak jak wspomnieliśmy już, te fora najlepszych praktyk mają długą historię. Pracujemy już od kilku lat i tutaj szczególnie ostatnio koncentrujemy się na kwestiach norm dotyczących cyberbezpieczeństwa. I tutaj pokażę kilka slajdów na temat tego, co dotychczas udało nam się wypracować. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. To jest slajd właśnie dotyczący prac BPF do spraw cyberbezpieczeństwa. Spotykamy się tutaj w 2021 roku. Tu jest program naszych obrad. Po pierwsze opowiem o tym, co robiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Potem będziemy mieć taki krótki przegląd prac w ramach jednej ze ścieżek tematycznych, którymi zajmuje się nasze BPF, a potem szczegółowo omówimy kolejny temat. Jest to temat, który będzie dotyczył testowania czy weryfikacji tego, czy wypracowane normy sprawdzają się rzeczywiście w konkretnych przypadkach naruszeń cyberbezpieczeństwa. Kilka słów o historii. Wspominałem, że od tego zacznę. W 2018 roku po raz pierwszy Fora Najlepszych Praktyk zaczęły przyglądać się kwestii norm. A więc chcieliśmy te prace generalnie tak zorganizować,
analizować, aby zidentyfikować czy określić, co różne normy, wartości i kultury oznacza dla poszczególnych interesariuszy. A więc przyglądaliśmy się procesom opracowywania poszczególnych norm, a także normom, które już istniały, ponieważ były już takie normy, które zostały wdrożone i przyjęte, i zaczęliśmy się zastanawiać i analizować takie normy w szerszym kontekście. W 2019 roku potem zajęliśmy się operacjonalizacją, a zatem w jaki sposób te normy wdrażane są w praktyce i w jaki sposób i jakie organizacje podpisują się pod tymi normami, które je stosują i w jaki sposób to stosowanie przebiega. W tym samym roku rozpoczęliśmy także przyglądać się szczegółowo umowom wielostronnym, które właśnie dotyczyły pewnych norm do spraw cyberbezpieczeństwa, więc analizowaliśmy umowy podpisane przez przedstawicieli różnych środowisk, tak aby zobaczyć, co one zawierają i w jaki sposób ich zapisy są wdrażane w praktyce i w jaki sposób wpisują się w kształtowanie norm regulujących ten obszar. W 2020 roku przyjrzeliśmy się zasadom normatywnym decydującym o tym, w jaki sposób przebiega kwestia zarządzania tym obszarem na skalę globalną, a więc zaczynaliśmy od tego, jakie są te normy i w jaki sposób te normy wpływały na sposoby zarządzania cyberprzestrzenią, tak aby zobaczyć, w jaki sposób normy, które sprawdzają się w jednej części świata, mogą też być może stosowane w innych częściach świata i w innych regionach. Przejdziemy teraz do tego roku i tutaj zaczynaliśmy się już zastanawiać, w jaki sposób możemy tworzyć jeszcze dodatkową wartość naszymi badaniami, i okazało się, że oczywiście normy są opracowywane i można dostrzec pewne punkty wspólne pomiędzy podpisywanymi umowami, które zawierały i odnosiły się do konkretnych norm dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zatem doszliśmy do tego wniosku, że normy są wynikiem pewnych zdarzeń, które mają miejsce w cyberprzestrzeni. A zatem wynikają one z pewnych incydentów czy zdarzeń w cyberprzestrzeni. Niekoniecznie odwoływaliśmy się konkretnie do naruszeń cyberbezpieczeństwa. Chcieliśmy uwzględnić także inne kwestie, takie na przykład jak kwestie tego, jakie zidentyfikowano podatności, jakie debaty się toczą, jakie zdarzenia dotyczące cyberbezpieczeństwa mają miejsce. Więc chcieliśmy przyjąć takie bardziej szersze podejście. W ramach naszego Forum Najlepszych Praktyk mamy trzy ścieżki tematyczne. Pierwszą z tych ścieżek jest ścieżka dotycząca analizy istniejących już podpisanych umów. I tym zajmujemy się od 3 lat. I po prostu kontynuujemy cały czas tę inicjatywę. I tutaj, jeżeli chodzi o moderatorów tej ścieżki tematycznej, to jest to między innymi John Herring oraz Pablo Hinojosa. A zatem to była ta pierwsza ścieżka tematyczna, analiza wszystkich dokumentów normatywnych, a następnie wybranie tych, które miały największy wpływ na cyberprzestrzeń i które najbardziej się sprawdzały w przypadku poszczególnych zdarzeń w cyberprzestrzeni. Także chcieliśmy się przyjrzeć tym elementom, które były wspólne dla różnych umów, a także elementom, które były stosowane na przykład tylko w bardzo nielicznych dokumentach tego rodzaju. I tutaj z biegiem czasu analizowaliśmy coraz większą liczbę dokumentów i w tym roku przeanalizowaliśmy ich aż 36. Druga ścieżka tematyczna to jest ścieżka dotycząca zdarzeń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Opracowaliśmy taki wykaz istotnych zdarzeń dotyczących cyberbezpieczeństwa z ostatnich 20-30 lat i zaczęliśmy bardzo w sposób szczegółowy analizować te wydarzenia i zaczęliśmy się zastanawiać, czy poszczególne normy, które istnieją dzisiaj, pozwoliłyby być może zapobiec takim incydentom, gdyby były one już wdrożone w życie w przeszłości. A zatem to są te nasze ścieżki tematyczne. W ramach tych prac opublikowaliśmy takie specjalne sprawozdania. Te sprawozdania można znaleźć na naszej stronie internetowej. Mamy też trzecią ścieżkę tematyczną. Tutaj moderatorem byli Sheetal Kumar i Markus Kumar.
I ta ścieżka tematyczna dotyczyła komunikacji. Chodziło o to, aby prowadzić komunikację z podmiotami zainteresowanymi w sprawie tego, w jaki sposób opinia publiczna może dowiedzieć się więcej na temat norm, w jaki sposób możemy współpracować w zakresie tych norm, aby na przykład przeprowadzać bardzo szczegółowe analizy jakichś nowych zdarzeń, które się mogą pojawiać. A zatem, aby podsumować te nasze prace w tym roku, to warto powiedzieć to, że zależało nam na tym, aby stwierdzić, w jaki sposób i czy możemy powiedzieć o tym, że te zasady, które zostały w jakiś sposób wdrożone, się sprawdzają, czy rzeczywiście pomagają rozwiązywać problemy związane z naruszeniem cyberbezpieczeństwa. Przed nami bardzo interesująca sesja, a zatem oddam teraz głos Pablo Hinojosie, który powie nam o tym, co zrobiliśmy w zakresie inwentaryzacji oraz analizy umów zawierających normy dotyczące cyberbezpieczeństwa i zobaczymy, jak takie normy są konstruowane i zastanawiamy się też nad tym, czego możemy się na podstawie takich dokumentów dowiedzieć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie cyberbezpieczeństwa. Potem oczywiście przejdziemy do kolejnego zagadnienia, czyli to będzie to zagadnienie dotyczące tego, że będziemy mówić o tym, czy dzisiejsze normy pomogłyby zapobiec wydarzeniom w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości, a potem będziemy mieć czas na krótką dyskusję. A zatem bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej debacie. Cieszymy się, że są Państwo z nami, bo to dla Was właśnie pracujemy. Chcemy, aby ta dyskusja była jak najbardziej konkretna. Naprawdę doceniamy to, że poświęcili Państwo dla nas swój czas i miejmy nadzieję, że czegoś interesującego się Państwo dzisiaj dowiedzą. Pablo, oddaję Ci głos. Zapraszam do moderowania kolejnej części naszej sesji. Dziękuję bardzo. To ogromna przyjemność móc wypowiadać się wśród tak znamienitych gości. Myślę, że bardzo chętnie spotkałbym się z Państwem osobiście w Katowicach. Niestety utknąłem w moim biurze ze względu na obecną sytuację, no ale postaram się przynajmniej w ten sposób przedstawić wyniki naszych prac. I mam właśnie będę mówił o ścieżce tematycznej numer jeden. Mam krótką prezentację na ten temat. Czy mogę prosić o potwierdzenie, że tę prezentację rzeczywiście widać? Czy widać moje slajdy? Mam nadzieję, że tak, doskonale. Anneken oraz ja będziemy mówić o tym, co udało nam się osiągnąć w ramach prac dotyczących ścieżki tematycznej numer jeden. Ja będę odwoływał się bardziej tutaj do takiej analizy ilościowej, podczas gdy Anneken przedstawi uwagi bardziej jakościowe dotyczące naszych prac. John Herring, można powiedzieć, był taką osobą, która kierowała naszymi pracami w najbardziej znaczący sposób. Niestety uczestniczy teraz w innym panelu, w innej sesji w ramach szczytu IGF, a zatem nie może się do nas bezpośrednio zwrócić, natomiast ja będę starał się przekazać te kwestie, które on na pewno także chętnie by poruszył. W nasze prace zaangażowani byli wolontariusze, którzy pomagali nam zbierać dane i naprawdę to trzeba docenić, ten wkład tych wolontariuszy, którzy dobrowolnie się sami zorganizowali i zaczęli nam pomagać, także właśnie pod kierunkiem Johna i tutaj chciałbym właśnie dlatego podkreślić jego rolę. Jak powiedział Martin, nasza praca polegała na analizie istniejących norm dotyczących cyberbezpieczeństwa. A więc przeprowadziliśmy taką inwentaryzację, analizę norm oraz umów, w których te normy były zawarte. Trzeba pamiętać o tym, że nasze forum najlepszych praktyk do spraw cyberbezpieczeństwa musiało w pierwszym kroku zebrać na podstawie jakichś kryteriów te umowy, które będą potem analizowane. A zatem, jakie były te kryteria, które zastosowaliśmy? Przede wszystkim pierwsze kryterium to była kwestia tego, że musiały to być umowy międzynarodowe. Kolejne ważne kryterium to było to, że takie umowy musiały mieć na celu poprawę ogólnej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
A zatem zebraliśmy taką grupę umów, ale w tych umowach, w tej grupie nie mamy traktatów, nie mamy porozumień czy takich oficjalnych paktów pomiędzy poszczególnymi krajami. Więc chodziło nam o to, aby zebrać takie dobrowolnie przyjmowane, niewiążące normy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Więc tu mamy właśnie ten wykaz i myślę, że to jest dobry, bardzo jakościowo wykaz. I muszę powiedzieć, że w 2020 w sprawozdaniu analizowaliśmy 22 umowy, a w tegorocznym opracowaniu tych umów już było 36. To są wszystko umowy wielostronne. Mamy tam takie porozumienia nawiązywane czy podpisywane w ramach działań ONZ. Na przykład tutaj mamy taką umowę zawartą przez grupę ekspertów rządowych działających w ramach ONZ. Mieliśmy też taką umowę podpisaną niedawno przez jedną z grup roboczych w tym zakresie. Mamy także umowy, które są podpisywane przez jednorodne grupy interesariuszy, a więc na przykład jakieś fora branżowe czy społeczności podmiotów technologicznych działających w cyberprzestrzeni. Oczywiście kolejną grupą są także umowy, które są podpisywane przez przedstawicieli różnych środowisk interesariuszy i tutaj na przykład należy wymienić paryskie wezwanie na rzecz bezpieczeństwa i zaufania. Także warto tutaj wymówić kartę zaufania, kolejny dokument, a także dokument podpisany przez Globalną Komisję w sprawie stabilności cyberprzestrzeni. A także zawarliśmy w tym wykazie umowę podpisaną przez Fundację World Wide Web. A więc to jest właśnie ten wykaz norm, to jest nasz zbiór danych, na którym działaliśmy. Nie wiem, czy Państwo znają to sprawozdanie z 2020 roku, mam nadzieję, że tak, ale tam chodziło o to, aby zebrać te wiodące normy, szczególnie te normy, które zostały zebrane w sprawozdaniu opublikowanym w 2015 roku przez grupę ekspertów rządowych ONZ. Także to było w zeszłym roku. Natomiast w tym roku poszerzyliśmy te ramy naszej analizy i stworzyliśmy takich 6 kategorii, jeżeli chodzi o konkretne elementy, do których odwoływały się normy zawarte w analizowanych umowach. I tutaj między innymi można wymienić takie elementy jak prawa i swobody, rzetelność, wiarygodność produktu, współpraca i wsparcie, kwestie techniczne, operacyjne i tak dalej. Więc to było 6 kategorii i konkretnie 26 różnych elementów, do których musiały odwoływać się normy, aby być uwzględnione w naszej analizie. A więc przeanalizowaliśmy poszczególne paragrafy każdej z umów i staraliśmy się właśnie je dopasować do tych kategorii. No oczywiście trzeba tutaj zastrzec pewną rzecz, ponieważ pamiętajmy, że takie analizy mają zawsze pewien element subiektywności i tutaj oczywiście ta subiektywność wynika z podejścia konkretnej osoby, która dokonuje oceny tekstu, ale staraliśmy się właśnie w jakiś sposób wypracować wspólne ustalenia w tym zakresie, ale nie możemy zapominać, że ten element subiektywności zawsze tam gdzieś pozostaje. Oczywiście to są wyniki, które mają po prostu być przyczynkiem do dalszej dyskusji. Nie staramy się żadnych norm czy decyzji narzucać. Chcemy po prostu uczestniczyć w szerszej dyskusji na ten temat. Opracowaliśmy taką tabelę i tutaj szczególnie John wykonał doskonałą pracę, a także nasi wolontariusze. Oni po prostu analizowali poszczególne paragrafy umowy, tak jak powiedziałem, i przyporządkowaliśmy te paragrafy do tych poszczególnych kategorii, o których mówiłem, jednej z 26.
Nie da się tego wszystkiego przeczytać, czcionka jest bardzo mała, ale chciałem tylko odwołać się do kilku elementów. W większości umów pojawiały się odwołania do praw człowieka, to jest dość interesujący wniosek, i kolejny interesujący wniosek to jest to, że większość tych umów także odnosiło się do ogólnej współpracy. Potem przeprowadziliśmy dalsze badania, w tym takie podsumowania dotyczące tego, jak często poszczególne kategorie pojawiają się w konkretnych umowach. I tutaj między innymi okazało się, że 86% umów odwołuje się właśnie do kwestii ogólnej współpracy, a 69% ze wszystkich analizowanych umów odwołuje się do kwestii praw człowieka. A zatem to jest bardzo ciekawe. I też te wyniki są spójne z wnioskami płynącymi ze sprawozdania Forum Najlepszych Praktyk opublikowanego w 2020 roku. A zatem ta współpraca ogólna to jest dość interesujący wniosek, to podkreślanie roli tej współpracy ogólnej, ale chyba bardziej też spodziewaliśmy się tego, że tak często faktycznie pojawią się odwołania do praw człowieka. Warto także wspomnieć o tych elementach, które pojawiały się najrzadziej albo rzadziej po prostu, i zwykle są to takie elementy, które dotyczą pewnych ograniczeń w kwestii budowaniu potencjału cyfrowego, a więc na przykład takie kwestie jak botnety, do których odwoływano się zaledwie 8% umów. Generalnie ta kategoria to jest kategoria, która dotyczy działań podmiotów innych niż państwa. 33% relate to restraint on non-state actors. All right, so this is frequency over time. It's a lot of data to. A zatem tutaj widzimy kolejny wykres, który być może jest bardziej przejrzysty, bardziej czytelny, bo pamiętajmy, że tutaj mamy mnóstwo danych do zwizualizowania. Tutaj konkretnie chodzi o to, jak częstotliwość występowania poszczególnych elementów zmieniała się z biegiem czasu. Więc podzieliliśmy sobie te umowy na różne grupy w zależności od tego, w jakim przedziale czasowym one powstawały, i widzieliśmy, jak zmienia się częstotliwość odwołań do poszczególnych kategorii, które wcześniej ustaliliśmy, a więc widzimy tutaj, że odwołania do praw i swobód stają się coraz częstsze. I podobnie jest z kwestiami dotyczącymi współpracy i wsparcia. Kolejna kwestia to była analiza tekstu umów, a zatem tutaj przeanalizowaliśmy te nasze 26 umów, ale usunęliśmy jakieś wszystkie te paragrafy wstępne, te takie utarte formułki, preambuły, i po prostu skupiliśmy się na rzeczywistych klauzulach, rzeczywistych praktycznych zapisach tych umów. I tutaj zebraliśmy sobie te wszystkie zapisy i przeprowadziliśmy na podstawie tego materiału analizę tekstu. I co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy taką grupę najczęściej pojawiających się haseł w tych umowach, i widzimy, że najczęściej pojawiające się hasła to dane, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, informacje. Potem pojawiają się także takie słowa jak państwo, dostęp czy komputer. To jest taki algorytm generowany komputerowo tych najczęściej pojawiających się słów. A zatem wiemy o tym, w jaki sposób te słowa wiążą się ze sobą nawzajem. To jest naprawdę dość ciekawe i oczywiście moglibyśmy przeprowadzić jeszcze więcej analiz, ale gdyby tak było, to nie udałoby nam się pewnie zamknąć w żadnym rozsądnym czasie. Tu jeszcze kilka takich tabeli, które chciałabym Państwu pokazać.
Czyli takie tabele, które tutaj pokazują Państwu w dwóch słupkach nakazy i zakazy, a więc taki podział na klauzule, które zaczynają się od deklaracji albo pozytywnych, albo od zakazów. Czyli na przykład tutaj może być mowa o tym, że coś będzie albo że organizacja zobowiązuje się do, że podejmie wysiłki, aby i tak dalej, tego rodzaju wyrażenia, a więc tego typu opisowe składniki trzeba brać pod uwagę w ramach analizy jakościowej. Tak, i tym się zajmowaliśmy podczas prac ścieżki pierwszej. Przekazuję już głos Eneken. Bardzo Ci dziękuję, Pablo. Nie mamy tak wiele czasu, a ja będę jeszcze później zabierała głos, więc może dosłownie dwa zdania jeszcze ode mnie na temat analizy ilościowej i jakościowej. Po pierwsze, chcę powiedzieć Państwu, że te liczby, które się pojawiają, niekoniecznie świadczą o jakości norm, o których mówimy, które znajdują się w międzynarodowych porozumieniach. A zatem musimy zrozumieć to, że konsensus dotyczący danego zagadnienia niekoniecznie przekłada się na odpowiednią siłę rażenia, ale tak jak powiedziałam, ja się postaram teraz już tylko bardzo zwięźle. To był taki króciutki wkład z mojej strony, natomiast potem będę się odzywać. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Pablo, za ten przegląd prac grupy ścieżki pierwszej. Teraz już przekazuję głos Mallory Nodel. Mallory będzie mówiła o pracach ścieżki drugiej. Dzień dobry wszystkim. Szkoda, że nie jesteście tutaj z nami w Katowicach, ale dobrze, że możemy się chociaż zobaczyć online. Ja będę mówić o pracach grupy, która zajmowała się ścieżką drugą, a zatem naszym zadaniem była analiza testowania norm wobec istniejących zdarzeń internetowych. A zatem naszym zadaniem było zastanowić się nad tym, w jaki sposób istniejące normy mogą pomóc zredukować niekorzystne zdarzenia w cyberprzestrzeni, jak dobrze się sprawdzają te normy wobec istniejących zdarzeń. I przede wszystkim chcę bardzo podziękować wolontariuszom, którzy z nami współpracowali. Anastazja Kazakowa, Neve Healy, Allison Wild, Barbara Marciori, Fred Hansen, Evan Summers, Liz Marie Harrell, Lin Tu Chen i Aberdeen Fingardi. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, ponieważ bez ich wkładu to byłoby naprawdę bardzo trudne, żeby móc realizować nasze prace. A nasz plan był bardzo ambitny. Chcieliśmy się przyjrzeć jednym z istotniejszych zdarzeń w cyberprzestrzeni, takim incydentom z zakresu cyberbezpieczeństwa. I chcieliśmy przeprowadzić analizę o charakterze raczej jakościowym. Chcieliśmy lepiej zrozumieć wpływ tych incydentów w cyberprzestrzeni, a także chcieliśmy porozumieć się z tymi zespołami, które reagują na incydenty w sieci. Więc jak Państwo sobie mogą wyobrazić, to były naprawdę intensywne prace, ale bardzo satysfakcjonujące i cieszę się, że mogę opowiedzieć o naszych wnioskach w ramach forum IGF. Nasze wnioski zostały sformułowane w ramach raportu. Ten raport, mamy nadzieję, że będzie też przedmiotem rozmów na wysokim szczeblu i będziemy tworzyć taki wspólny bank dotyczący zdarzeń cyberbezpieczeństwa i tego, jak one się przekładają na poszczególne osoby, jaki mają wpływ na życie jednostek. Zanim przejdę do naszych wniosków, może opowiem najpierw o metodologii naszych badań.
Mamy oczywiście ogromny szereg różnych incydentów cyberbezpieczeństwa. I jak sobie Państwo mogą wyobrazić, nawet ten pierwszy krok, czyli zidentyfikowanie różnych form cyberataków, już stanowił dla nas wyzwanie. Chcieliśmy się upewnić, że zakres naszych prac będzie wystarczająco szeroki i w związku z tym chcieliśmy, aby ta próba incydentów cyberbezpieczeństwa była naprawdę reprezentatywna, żeby była reprezentatywna pod względem geograficznym, a więc chcieliśmy analizować takie incydenty, które mają wpływ na ludzi w różnych miejscach na świecie. I to były takie incydenty, którym albo udało się zapobiec, albo udało się istotnie zredukować ich konsekwencje. Ale miały to być takie incydenty, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na los wielu ludzi. Albo takie incydenty, które mogłyby istotnie pokierować międzynarodowym dyskursem. A więc chcieliśmy, żeby to były takie incydenty istotne, które miały efekt skali. I chcieliśmy, żeby to były takie incydenty, które jakoś się zapisały w zbiorowej pamięci, ponieważ pojawiły się na przykład doniesienia prasowe ich dotyczące. Taki incydent cyberbezpieczeństwa może przyjmować bardzo różne formy. O tym mówił już Martin, a więc tutaj mówiliśmy o atakach typu DDoS, o oprogramowaniu typu malware, o groźbach w cyberprzestrzeni. Również mówiliśmy o różnych technikach ujawniania danych w internecie, a więc różnego rodzaju naruszeniach. I w sumie ustaliliśmy ostatecznie taki wykaz 9 incydentów, o których po prostu chcieliśmy się czegoś nauczyć. Chcieliśmy się dowiedzieć więcej na ich temat niż to, co wiedzieliśmy na podstawie publikacji. A więc analizowaliśmy wszystkie dostępne informacje w piśmiennictwie i staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy cybernormy mogłyby, gdyby były wdrożone, to czy mogłyby mieć przełożenie na te właśnie incydenty przez nas identyfikowane? Jakie musiałyby to być normy? Które z tych norm dotyczących cyberbezpieczeństwa byłyby najbardziej pomocne w zakresie zidentyfikowanych przez nas incydentów? Oczywiście te wszystkie informacje znajdą Państwo w naszym sprawozdaniu, ale postaram się tutaj fragmenty tego sprawozdania Państwu przytoczyć. Czyli na przykład wirus CIH to był jeden z incydentów, to było w 1999 roku. Przede wszystkim komputery z oprogramowaniem Windows były przedmiotem tego ataku wtedy. I oczywiście reakcja ze strony Microsoftu była bardzo skuteczna i Microsoft zresztą od tego czasu angażuje się w takie prace dotyczące szybkiego reagowania. Kolejny incydent to były ataki typu DDoS w 2007 roku. Kolejny bardzo interesujący przykład. Już wydaje mi się, że dzisiaj była o tym mowa podczas jednej z sesji. To był GhostNet. To był atak na aktywistów tybetańskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bodajże w 2009 roku. I to były takie celowane ataki wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, aktywistów i tak dalej. I tutaj wykonaliśmy taki pogłębiony research i analizę o charakterze bardziej jakościowym. I wiem, że też przyłączy się do nas podczas tego panelu ktoś z Tybetu, a więc będzie można o tym porozmawiać potem jeszcze bardziej szczegółowo. Również kolejny incydent, który analizowaliśmy, dotyczył ataku na infrastrukturę. I to jest taki incydent, no może jeśli chodzi o
o sprawę Snowdena, to to był taki incydent, któremu się przyglądaliśmy, ponieważ był to właśnie taki przykład takiego wydarzenia, podczas którego ten wyciek informacji mógł mieć przełożenie na zmianę kierunku dyskursu, a więc wydawało nam się, że to jest też taki ważny incydent, który warto w tym naszym wykazie umieścić. Anastazja z kolei analizowała taki incydent, który dotyczył bardzo ważnej kwestii, a mianowicie było to Heartbleed. Podobnie w 2017 roku doszło do naruszenia przepływu danych w Indiach i to był też incydent, który wzięliśmy na warsztat. I wreszcie w 2020 roku atak SolarWind. Wydawało nam się, że interesujący, ponieważ dotyczył z kolei ataku na hardware, na sprzęt komputerowy. Allison zajmowała się tą analizą. I wreszcie jeszcze incydent dotyczący stosowania oprogramowania szpiegującego, a więc Pegasus. To jest oczywiście taki incydent, który w dalszym ciągu trafia na pierwsze strony gazet. A zatem podkreślam raz jeszcze, że nasze analizy miały mieć charakter analizy jakościowej. Niestety nie mam zbyt wiele czasu, żeby Państwu jeszcze bardziej szczegółowo o tym opowiedzieć, ale jak Państwo widzą, to są różnego rodzaju incydenty, a więc również różne wnioski, do których doszliśmy. Bardzo bym chciała zachęcić Państwa do tego, żeby się zapoznać z naszym sprawozdaniem, bo też liczymy na feedback z Państwa strony. Ja prowadząc te prace badawcze nabrałam naprawdę ogromnego zainteresowania tymi zagadnieniami. Wydaje mi się, że powinniśmy tę analizę kontynuować. Właściwie można powiedzieć, że nasze sprawozdanie jest takim sprawozdaniem roboczym, które można rozwijać, bo na pewno te nasze prace można kontynuować i ja bym sobie bardzo życzyła, żeby te nasze prace miały swoją kontynuację, bo my gromadzimy taki bank informacji, można powiedzieć, że to jest niemalże taki bank historii dotyczących poszczególnych zdarzeń w cyberprzestrzeni, który może być bardzo dla nas przydatny w przyszłości, ponieważ to są ataki, które przecież naruszają prawa konkretnych osób, konkretnych jednostek, więc to są szalenie interesujące historie i takie ważne dla nas ostrzeżenie na przyszłość. Mam nadzieję, że Państwo dołączą do naszych wysiłków w ramach Forum Najlepszych Praktyk. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś się poczuł zainteresowany i chciałby się do nas przyłączyć, to poczuje się zmotywowany, żeby właśnie tak zrobić. Bardzo dziękuję. Za chwilę już przekażę głos moderatorowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za opis prac grupy zajmującej się ścieżką drugą. I teraz może jeszcze jedną rzecz chciałbym powtórzyć. Mianowicie powiedziała to Mallory i myślę, że to dotyczy wszystkich grup roboczych. Mianowicie zdarzenia w cyberprzestrzeni, incydenty cyberbezpieczeństwa mają wywierać duży wpływ. Oczywiście jest to niemalże niemożliwe, żeby ten wpływ zredukować do zera, ale na pewno współpracując w ramach międzynarodowej społeczności możemy istotnie zredukować wpływ i konsekwencje cyberataków, tak żeby osoby, które stają się obiektem takich ataków, były możliwie chronione. I właśnie w tym celu wypracowujemy normy międzynarodowe i w ramach naszych grup roboczych staramy się sprawdzać, jak te normy mogłyby zredukować wpływ cyberincydentów i tym samym chronić konkretne jednostki. I za chwileczkę przejdziemy już do takiej dyskusji panelowej. W trakcie dyskusji panelowej zastanowimy się nad tym, jak sprawić,
żeby te wnioski, które płyną z naszych dokumentów, mogły mieć przełożenie na praktykę. Jak to zrobić, żeby normy były skuteczniejsze? Mamy tutaj znakomite grono panelistów i będą to między innymi osoby, które przewodniczyły tym trzem grupom roboczym, a więc mamy tutaj Mallory Nodel, Pablo Hinojosa i Sheetal Kumar. To są trzy osoby, które moderowały pracę trzech grup roboczych. Im już przekazuję głos, a one będą z kolei przekazywać mikrofon kolejnym prelegentom. No, jeżeli przekazujesz takie odpowiedzialne zadanie trzem osobom, to nie będzie łatwo. Ja zaproponowałbym, żeby może Mallory jednak poprowadziła tę część, którą stanowić będzie dyskusja panelowa, ale skoro już mam mikrofon, to powiem, że bardzo ważne jest to, żeby przeanalizować wartość, która płynie z tych sprawozdań przygotowanych przez ekspertów, jak również żebyśmy zastanowili się nad tym, jaką rolę może odgrywać Forum Najlepszych Praktyk organizowane w ramach szczytu cyfrowego IGF. Ale to chyba tyle. Chętnie przekażę to zadanie moderowania Mallory. Oczywiście postaram się sprostać temu zadaniu, chociaż Państwo wszyscy są na Zoomie, a ja jako jedyna jestem tutaj w Katowicach. No, tak czy inaczej postaramy się to jakoś zorganizować. Myślę, że dobrze by było, żeby wszyscy się przedstawili na początku, ponieważ ja nie mam listy wszystkich prelegentów, więc poprosiłabym o takie króciutkie przedstawienie się na początek. I potem chciałabym, żeby wszyscy z Państwa się odnieśli do tych czterech pytań, które przygotowaliśmy. Mamy cztery pytania, mamy sześciu prelegentów, a pierwsze pytanie jest następujące. Jakie trendy dostrzegacie w zakresie rozwoju norm dotyczących cyberbezpieczeństwa i dokąd tak naprawdę zmierzamy, dokąd te trendy nas prowadzą? To jest pierwsze pytanie. Jakie macie wrażenie, w jakim kierunku zmierzają te nowe normy, które próbujemy wypracowywać? To jest pierwsze pytanie do Państwa. Ponieważ tylko ja jestem tu na miejscu, a Państwo są na Zoomie i też nie mam listy uczestników, to bardzo proszę, żeby Państwo między sobą jakoś ustalili kolejność. Ja również tego wykazu nie mam przed sobą, ale chętnie odpowiem na pytanie. Rozumiem, że każdy z nas odpowie najpierw na pierwsze pytanie, potem przejdziemy do kolejnych pytań. Tak jest. Bardzo prosiłabym o to, żeby się najpierw odnieść do pierwszego pytania. Chris Painter. Jestem przewodniczącym globalnego forum dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Nasza fundacja GFC jest fundacją, która wypracowuje nowe zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mamy 150 członków reprezentujących sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i różne inne jeszcze grupy. Ja się zajmuję już od 30 lat pracą dyplomatyczną i przede wszystkim chcę powiedzieć, że prace naszego forum są bardzo wartościowe, ponieważ udaje nam się zobrazować bieżące trendy. A mówiąc już o trendach, to wydaje mi się, że teraz coraz to większą uwagę przywiązujemy coraz to większą uwagę do incydentów cyberbezpieczeństwa. I nie tylko w ramach naszej grupy GFC, ale również w ramach różnych struktur ONZ-u wiem, że incydenty cyberbezpieczeństwa coraz wyżej na liście priorytetów się znajdują i myślę, że to jest bardzo cenny trend. I w ramach naszej grupy, w ramach GFC nie staramy się negocjować nowych norm, ale staramy się raczej upewnić się, że te normy, które już istnieją, są skutecznie egzekwowane. A więc my mówimy najczęściej o tym, w jaki sposób najskuteczniej wdrażać te normy istniejące już na co dzień. Z kolei, gdybym teraz wyszedł ze swojej roli i porozmawiał o tym, co się dzieje poza naszą organizacją, to wydaje mi się, że musimy pamiętać o kwestii odpowiedzialności, a zatem
musimy wiedzieć, kto powinien ponosić odpowiedzialność za pogwałcenie norm, ponieważ jeżeli nie ma żadnych konsekwencji pogwałcenia istniejących norm, to być może te normy nie mają już racji bytu. I w tej chwili na przykład normy wypracowane przez ONZ-owską grupę ekspertów rządowych zostały wzięte przez nas na warsztat i zastanawiamy się nad tym, czy te normy mogą skutecznie regulować kwestie zastosowania oprogramowania szpiegującego, ransomware i tak dalej. To właściwie chyba tyle na razie. Chcę powiedzieć, że my się zastanawiamy przede wszystkim nad tym, w jaki sposób sprawić, aby istniejące normy były skutecznie egzekwowane i w nasze prace angażujemy przedstawicieli wielu różnych środowisk. Dziękuję. Dziękujemy, Chris. Art. Welcome. We can go with Sheriff as well. Może Sheriff? Dzień dobry, dziękuję za oddanie mi głosu. Jestem profesorem, prowadzę działalność naukową. I przepraszam, nie wiem, czy dobrze usłyszałem pytanie. Mamy niestety bardzo duży pogłos. Postaram się zatem ubrać słuchawki z mikrofonem, może to pomoże. Czy teraz jest troszkę lepiej? Dobrze, doskonale. Jestem członkiem UNGGE, czyli Grupy Ekspertów Rządowych ONZ, w zasadzie już od 2015 roku. Pochodzę z Egiptu. W tej chwili mieszkam w Stanach Zjednoczonych, natomiast jestem z Egiptu i w Egipcie także uczestniczyłem w różnych krajowych inicjatywach związanych z cyberbezpieczeństwem. Także uczestniczyłem w pracach na forum międzynarodowym, między innymi w ramach ITU. Jeżeli chodzi o te prace dotyczące najlepszych praktyk, to trzeba przede wszystkim spojrzeć na normy i trzeba zastanowić się, w jaki sposób budować zaufanie, ale jeszcze zanim dojdzie do jakiegoś zdarzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. A zatem musimy wdrażać pewne mechanizmy z wyprzedzeniem, tak aby być gotowym na ewentualne zdarzenia. I musimy to robić w podejściu wielostronnym. Mówimy tutaj jednakże o wyzwaniach i tutaj pragnę podkreślić, że trzeba patrzeć na najlepsze praktyki także w zakresie wdrażania norm, ich rzeczywistego stosowania. Więc nie chodzi tylko o to, aby stworzyć jakąś listę, ale także, aby bez ustanku pracować nad wdrażaniem tych dobrych praktyk przez wszystkich i we wszystkich, na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich wymiarach. Podam przykład. Wspomnieliśmy tutaj o atakach DDoS, a także o działalności botnetu i w moim kraju mieliśmy takie zdarzenie dość dużych rozmiarów, dotyczących tego, że państwo ościenne zaatakowało infrastrukturę egipską z wykorzystaniem botnetów. A zatem w takich przypadkach zastanawiamy się, co trzeba zrobić. A pierwszym krokiem zawsze jest staranie się ograniczenia wpływu takiego zdarzenia. W jaki sposób można to zrobić? Przede wszystkim poprzez współpracę z sektorem prywatnym. Ale oczywiście to musi być szerszy proces. Musimy być gotowi na tego rodzaju współpracę. Natomiast oczywiście my rozmawialiśmy z sektorem prywatnym i tutaj przedstawiciele tego sektora prywatnego starali się nam pomóc, ale oczywiście nie mogli też naruszyć prywatności swoich klientów. A zatem jeżeli mówimy o botnetach, to pamiętajmy, że te botnety zwykle mają jakieś konkretne IP i to IP
to może być także IP, które jest wykorzystywane przez jakieś instytucje, banki i może się okazać, że te banki zostaną uznane za organizacje, które starają się na przykład szpiegować swoich klientów. A zatem nie wystarczy powiedzieć, że mamy pewne rozwiązania, ale potrzebujemy rzeczywistego podejścia wielostronnego, tak abyśmy mogli rzeczywiście reagować. I naprawdę chciałbym podkreślić, jak bardzo ważne jest to, aby rzeczywiście analizować poszczególne incydenty, ich przebieg, ale także jak ważne jest to, aby przygotowywać się z wyprzedzeniem do takich zdarzeń. A więc musimy tworzyć najlepsze praktyki, które pozwolą nam działać w praktyce. Jeżeli chodzi o wymianę informacji, to także jest istotne zagadnienie. I jest to proces, który w moim kraju rozpoczął się już 12 lat temu. Oczywiście na początku było to trudne, czasami trudno było nawiązać współpracę, natomiast widzimy już teraz, jak bardzo jest to ważne i jak bardzo ważne jest między innymi na podstawie współpracy tworzyć takie organizacje, które będą mogły bezpośrednio szybko reagować na takie właśnie działania, jak ataki prowadzone przez botnety, ponieważ pamiętajmy, że w przypadku takich ataków jest szereg partnerów, z którymi musimy koordynować nasze działania, a zatem zaufanie to jest niezwykle ważna kwestia, współpraca jest niezwykle ważna i to musi być współpraca na przykład w szerszym wymiarze międzynarodowym, regionalnym i tutaj my na przykład taką współpracę prowadzimy w ramach Unii Afrykańskiej i tutaj w tym momencie się zatrzymam i oddam jeszcze głos innym uczestnikom panelu, gdyby chcieli coś powiedzieć i odnieść się do moich uwag. Dziękuję bardzo. Ja jestem jedną z moderatorów i chciałabym teraz poprosić do Arta o zabranie głosu, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że jednym z wniosków z analizy była kwestia, która była też poruszona podczas jednej sesji IGF i chodziło tutaj o to, jak ważne było dokładne przeanalizowanie takich ataków jak Heartbleed czy GhostNet, ponieważ taka analiza podkreśla fakt, jak ważne jest to, aby prowadzić odpowiednie analizy podatności, a także aby mieć do dyspozycji zespoły czy podmioty, które mogą szybko reagować w przypadku takich sytuacji. Musimy te sytuacje odpowiednio analizować, odpowiednio rozumieć, ale także odpowiednio na nie reagować. Czy ktoś chciałby się odnieść do tego, do tej wypowiedzi? Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Art, Sheriff? Bardzo dobrze, widzę, że jestem już widoczny na ekranie. Bardzo przepraszam. Przed chwilą nie mogłem się połączyć, teraz już mi się udało. Dziękuję bardzo za to, że mogę się odnieść do tej dyskusji. Ja odpowiadam za koordynację Centrum do Spraw Szybkiego Reagowania na Incydenty w zakresie bezpieczeństwa, tak zwanej grupy CERT. I tutaj właśnie zajmuję się szczególnie podatnościami na ataki cybernetyczne i prowadzimy także w ramach naszej organizacji sprawozdawcze związaną z incydentami, do których dochodzi w naszym kraju. Jestem także członkiem organizacji FIRST. No, tak jak mówię, mam tutaj dość duże doświadczenie w zakresie podatności na ataki cybernetyczne. Jeżeli chodzi o normy w tym kontekście, to myślę, że niezwykle ważne jest właśnie identyfikowanie podatności, między innymi w ramach łańcucha dostaw, a także bardzo ważne jest tworzenie norm dotyczących reagowania na incydenty. A zatem to jest chyba taki obszar, w którym ja dość spore doświadczenie posiadam. Jeżeli chodzi o metodologię, o którą mnie zapytano, to tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem zwolennikiem testowania, szczególnie testowania rozumianego tak, jak rozumiane jest to w tej drugiej ścieżce tematycznej, a więc sprawdzania, czy konkretne normy rzeczywiście pozwalają nam na przykład unikać albo odpowiednio reagować na konkretne zdarzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc bardzo podoba mi się to podejście do analizy wcześniejszych zdarzeń w kontekście tych norm, które udało się wypracować i myślę, że to jest praca, którą powinniśmy kontynuować. Metodologia, uważam, jest solidna, a zatem powinniśmy dalej ją stosować. Oczywiście powinniśmy być na bieżąco z ewentualnymi zmianami, bo przecież pamiętajmy, że
od początku prac minęło już prawie 10 lat. Tutaj krajobraz cyberprzestrzeni się zmienia. Mamy do czynienia z nowymi podmiotami, które wchodzą do gry, także z nowymi zagrożeniami i to trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o te normy, to myślę, że te normy są rozwijane w odpowiednim kierunku i teraz, kiedy już rozmawiam z ludźmi, to widzę, że jest coraz większa świadomość tych norm, na przykład norm dotyczących tego, w jaki sposób identyfikować podatności, a więc widzę, że tych norm jest coraz więcej. Mamy do czynienia z normalizacją i to jest bardzo dobra rzecz. Widzimy też coraz bardziej takie spójne podejście do tego, ale niestety być może jeszcze trochę zostało do zrobienia, ponieważ mamy takie przypadki, kiedy rzeczywiście dochodzi do ataków, które wykorzystują znane, już zidentyfikowane wcześniej podatności, a więc widzimy, że tutaj nie mamy jeszcze odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. Nie wiem dokładnie, jak ten problem rozwiązać. Ja 20 lat już działam na tym polu, staram się nawoływać do tego, aby ewentualne podatności korygować. No niestety nie zawsze jest to możliwe. Wydaje się, że na dużą skalę szczególnie jest to problem trudny do rozwiązania. Wspominaliśmy już o tym, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kwestię tego, jak łatwo jest wykorzystywać pewne podatności do działalności przestępczej. I tu widzieliśmy właśnie takie przypadki, na przykład takie jak działanie programów Pegasus, SolarWinds i te wszystkie zdarzenia, także zdarzenia związane z atakami typu Zero Days. To są ataki, które zostały przeprowadzone, ponieważ przestępcy zidentyfikowali pewną podatność, która być może nie była jeszcze znana w szerszemu gronu odbiorców, a zatem musimy identyfikować podatności jak najszybciej. Musimy rozmawiać i publikować informacje na ten temat, aby uniknąć ich przestępczego wykorzystania. Pamiętajmy, że to właśnie się w tej chwili dzieje i starajmy się temu przeciwdziałać. I to już tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Art. To rzeczywiście bardzo przydatne komentarze. I teraz chciałabym oddać głos innym członkom i uczestnikom naszej dyskusji. Czy ktoś chciałby jeszcze właśnie odnieść się do takich wyzwań, z którymi się borykamy? A teraz mam nadzieję, że jest z nami Lobsang. In the research and the findings, it's very clear that z badań jasno wynika, że zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa mają bezpośredni wpływ na konkretnych ludzi, a także na konkretne społeczności. I czasami ten wpływ może być bardzo duży, bardzo znaczący. I dlatego zwracam się do Lobsanga, który być może mógłby powiedzieć nam coś więcej na ten temat z perspektywy Tibet Action Institute, czyli organizacji, którą on reprezentuje. Może chciałbyś się odnieść do metodologii i także do innych kwestii, które tutaj zostało poruszone. I oczywiście nie zapominamy także o tym, że Eneken jest z nami i potem za chwileczkę oddamy mu również głos. Mogę zaczekać, mogę odpowiedzieć od razu, więc nie wiem, jak lepiej to zorganizować. No dobrze, zacznijmy od ciebie, Lobsang, a potem przejdziemy dalej. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Lobsang i pracuję w Tibet Action Institute. Mówimy tutaj o normach. Organizacja, w której pracuję, to organizacja, której celem jest ograniczenie wpływu zdarzeń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dążymy także do budowania zdolności oraz takiego potencjału w społeczności lokalnej w zakresie radzenia sobie z tego rodzaju zdarzeniami. A zatem, jeżeli chodzi o normy dotyczące cyberbezpieczeństwa,
bezpieczeństwa, to tutaj myślę, że trzeba by się odnieść do tego sprawozdania z 2008 czy 2009 roku dotyczącego GhostNetu. I to było jedno z takich bardziej znanych zdarzeń, do których doszło. A zatem jeżeli popatrzymy na tego rodzaju zdarzenia, to widzimy, że są to zdarzenia, które być może jeszcze cały czas wymykają się normom. Są pewne normy, które są tworzone, być może nie na poziomie ONZ, ale na poziomie na przykład jakimś regionalnym. A zatem powinniśmy się zastanowić, jakie są to normy i w jaki sposób są wykorzystywane na przykład przez różne kraje. Warto też odnieść się do kwestii możliwości rozliczania przestępców czy sprawców tego rodzaju ataków. Oczywiście nie jest to łatwe, natomiast trzeba zapewniać mechanizmy w tym zakresie. A zatem tutaj właśnie chciałbym podkreślić to z punktu widzenia naszej organizacji. Na przykład jeżeli popatrzymy na ataki w 2009 roku, to wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób zidentyfikować, z jakiego kraju pochodził dany atak, ponieważ mamy pewne informacje, które zostały podczas tego ataku wykorzystane i to były informacje, które były wykorzystywane przez rząd chiński, a zatem nie wiedzieliśmy do końca, jak do tego podejść. Nie mieliśmy odpowiedzi na to pytanie, a zatem być może również nad tym w tej chwili można szerzej popracować. Myślę, że chętnie odpowiem także na inne pytania, ale w tej chwili chciałbym podkreślić kwestię dotyczącą tego, jakie normy są tworzone, jakie normy są potrzebne. I myślę, że potrzebujemy szczególnie norm dotyczących infrastruktury krytycznej. Ale czym jest ta infrastruktura krytyczna? Myślę, że wszyscy w jakimś tam sensie rozumiemy, czym jest infrastruktura krytyczna, ale głównie rozpatrujemy ją w kategoriach infrastruktury fizycznej. Natomiast pamiętajmy, że infrastruktura krytyczna ma także taki bardziej miękki wymiar. Na przykład dla nas infrastrukturą krytyczną może być nasza strona internetowa, ponieważ to poprzez naszą stronę internetową działamy, a zatem musimy się zastanowić, jaka jest definicja tej krytycznej infrastruktury dla poszczególnych podmiotów, ponieważ jeżeli chcemy przyjąć podejście wielostronne, to musimy zmienić tą ogólną definicję infrastruktury krytycznej, tak aby uwzględniała interesy poszczególnych stron zainteresowanych. Bardzo dziękuję za te uwagi. Wydaje mi się, że rzeczywiście przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale robimy już postępy, idziemy w dobrym kierunku. Musimy zastanawiać się przez cały czas, co jeszcze możemy zrobić. I myślę, że jednym z podstawowych wniosków z naszych badań jest wniosek taki, że normy są potrzebne, są przydatne, a zatem te normy, które mamy w tej chwili dzisiaj już ustalone, mogłyby nam pomóc uniknąć takich incydentów, jakie miały miejsce w przeszłości, które uwzględniliśmy w naszym wykazie. A zatem cały czas jeszcze mamy wiele do zrobienia, szczególnie właśnie także, jeżeli chodzi o ochronę tej krytycznej infrastruktury, o której właśnie usłyszeliśmy. Przejdziemy teraz do Enekena, który mam nadzieję przedstawi nam swoje poglądy i swoje refleksje na temat wniosków płynących z opracowanych przez naszą grupę roboczą sprawozdań. Bardzo dziękuję, Sheetal. Ja bym się chciała odnieść najpierw do tego, co mówiła Mallory. Właściwie do pytania, które zadała na początku o bieżące trendy. Ja jestem pracownikiem naukowym, jestem pracownikiem niewielkiego instytutu badawczego, który zajmuje się politykami w cyberprzestrzeni. Analizujemy poziom dyskursu międzypaństwowego na temat cyberbezpieczeństwa, jak również zajmujemy się stanem wdrożenia norm. I powiedziałabym, że identyfikujemy w tej chwili takie równoległe trendy, które dobrze byłoby uspójnić w ramach dyskusji prowadzonych na forum ONZ-u. I myślę, że pamiętajmy o tym, że zbyt wcześnie jest, żebyśmy świętowali
już powodzenie norm dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że my działamy w takiej swojej zamkniętej bańce. A więc mówimy o takich normach dotyczących cyberbezpieczeństwa, które są dla nas jak najbardziej zrozumiałe, ale poruszamy się na takim teoretycznym raczej poziomie porozumień politycznych, natomiast musimy przejść na etap wdrożenia i egzekwowania tych norm. Czy one są wiążące, czy też nie są wiążące, powinny być wdrażane w sposób spójny przez poszczególne rządy państw. I myślę, że na tym forum powinniśmy o tym mówić, że bardzo potrzebujemy w tej chwili takiej pracy skoncentrowanej na skuteczniejszym egzekwowaniu norm. Kolejny trend, o którym chciałabym mówić, to to, że te normy raczej nie są normami, które mają na celu opanowanie, ograniczenie, zahamowanie potencjalnie szkodliwych oprogramowań. I podczas na przykład wypracowywania rekomendacji UNGGE, jak również rekomendacji międzyrządowej grupy ekspertów, o tym również mówiliśmy, że powinniśmy być świadomi implikacji tego, że to są raczej abstrakcyjne normy oraz tego, że bardzo duże istnieją różnice pomiędzy stanem egzekwowania norm w różnych państwach. Pamiętajmy, że rządy państw oraz przedstawiciele branży technologicznej niekoniecznie są w stanie zawsze dojść do konsensusu co do tego, kto powinien brać na siebie odpowiedzialność za wdrażanie tych norm. Pojawiło się też na czacie takie pytanie dotyczące presji ze strony środowiska. I myślę, że tutaj też musimy się zastanowić nad tym, skąd taka presja się bierze. Czy to są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, czy to są grupy specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy to jest presja płynąca ze strony organów rządowych. Tu również bardzo pożądana byłaby większa synergia, tak żebyśmy mogli faktycznie świętować skuteczniejsze egzekwowanie norm dotyczących cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kontynuować moje pracę. Zaczęłam od tego, że my funkcjonujemy w swego rodzaju bańce cybernetycznej i w tej chwili ważne byłoby porównanie norm dotyczących cyberbezpieczeństwa z tymi normami, które były wiążące przed erą cyberprzestrzeni. Myślę, że wszystko to, co wypracowaliśmy na rzecz społeczeństwa informacyjnego, też nie powinno odejść w zapomnienie. Bardzo dziękuję, Eneken, za te uwagi. I bardzo serdecznie dziękuję za twoje wskazówki dotyczące tego, na czym powinniśmy się koncentrować w przyszłości. A teraz chciałabym przekazać głos Sienie. Mam nadzieję, że Siena jest z nami online. Trochę się już gubię, ponieważ jest nas sporo na Zoomie, ale bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Ci z Państwa, którzy czytali sprawozdanie, wiedzą, że jeden z omawianych przez nas incydentów dotyczył zastosowania oprogramowania Pegasus. I mówiliśmy o tym, że brakuje nam zasad dotyczących egzekwowania norm, a zwłaszcza tych norm, które mają przełożenie na prawa człowieka. I niektóre z Waszych rekomendacji dotyczyły właśnie tego zagadnienia, więc chciałabym teraz przekazać głos Sienie i zapytać o to, czy masz może jakieś jeszcze inne refleksje dotyczące metodologii prowadzonych przez nas badań? Rozumiem, że potrzebujesz pomocy z włączeniem mikrofonu.
Bardzo przepraszam, nie byłam w stanie sama włączyć swojego mikrofonu, ale cieszę się, że się udało. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym spotkaniu. Bardzo interesujące były wygłoszone dotychczas komentarze. Ja może bardzo krótko się przedstawię. Jestem starszym specjalistą do spraw prawnych w ramach organizacji SIS. Jesteśmy takim międzydyscyplinarnym zespołem badawczym afiliowanym przy Uniwersytecie Toronto w Kanadzie i pracujemy przede wszystkim nad analizą celowanych narzędzi inwigilacji, tego jak wpływają na prawa człowieka. A więc prowadzimy różnego rodzaju również kampanie dotyczące podnoszenia świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Od roku 2016 szczególnie się specjalizujemy w badaniach dotyczących oprogramowania szpiegującego, takiego jak na przykład Pegasus, ale właśnie oprogramowania dostarczanego przez grupę NSO. I grupa NSO, ponieważ jest dostawcą tego oprogramowania na rzecz różnych rządów krajowych, jest przedmiotem naszych badań. Chciałabym przede wszystkim podkreślić to, że te normy, o których mówimy, muszą mieć przełożenie na egzekwowalne ramy prawne, żebyśmy mogli ograniczać incydenty cyberbezpieczeństwa. A zatem mogłabym pewnie jeszcze opowiedzieć bardziej szczegółowo na temat tych norm, ale sądzę, że wielu z prelegentów już się do tego odniosło, więc nie będę tego w tej chwili robić. Może jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym podkreślić, to to, że musimy rozwijać normy i zasady dotyczące wdrażania regulacji w branży, która odpowiedzialna jest za tworzenie programowania o charakterze cyberinwigilacji. I myślę, że nasze prace w tej chwili już naprawdę nabrały impetu. Jesteśmy zaangażowani w postępowanie prawne, które się toczy w Stanach Zjednoczonych. To jest postępowanie przeciwko grupie NSO, która jest dostawcą oprogramowania inwigilującego. Administracja prezydenta Bidena również wyraziła swoje zobowiązania na rzecz prowadzenia tego dochodzenia. Jesteśmy zaangażowani też w prace, które dotyczą nowych regulacji, które będą wdrażane w Unii Europejskiej, również prywatne firmy, które mają istotne zasoby, współpracują z nami w zakresie badań nad prawami człowieka. I myślę, że grupa NSO to jest właśnie jedna z tych firm, która jako odpowiedzialna za dostarczanie technologii o charakterze cyberinwigilacji musi być tutaj wzięta pod lupę, ale przede wszystkim musimy zrozumieć to, jak powinny wyglądać mechanizmy egzekwowania wypracowywanych przez nas nowych norm. Bardzo dziękuję, to tyle z mojej strony. Może potem jeszcze zabiorę głos. Bardzo dziękuję. To były bardzo przydatne uwagi. I teraz mam taką propozycję i właściwie chciałabym się zwrócić bezpośrednio do Mallory. Wiem, że jesteś jako jedyna na miejscu, na sali konferencyjnej, a więc pytanie do ciebie. Czy chciałabyś jeszcze skomentować niektóre z omawianych przez nas zagadnień? Czy któreś z rekomendacji wydają ci się szczególnie istotne, jeśli chodzi o kierunek naszych prac w przyszłości? Czy rzeczywiście to jest problem, że my ciągle jeszcze działamy na zasadzie takiego odosobnionego środowiska, trochę we własnej bańce się poruszamy? Jak możemy sobie poradzić w przyszłości z atakami typu Zero Days? Jak wyobrażasz sobie nasze prace w przyszłości? Bardzo dziękuję. Oczywiście chętnie się odniosę do niektórych z komentarzy, które tutaj padły, a potem przejdziemy do ostatniej części takich bardziej otwartych pytań do panelistów. Niektórzy z Państwa mówili o odpowiedzialności
o tym, żeby wiadomo było, kogo rozliczać z incydentów cyberbezpieczeństwa. Ja mam już spore doświadczenie w zakresie analizowania tego, jak incydenty cyberbezpieczeństwa wpływają na dziennikarzy, obrońców praw człowieka, aktywistów. I rzeczywiście, jeżeli sobie wyobrazimy, że wielokrotnie bardzo trudno jest rozliczyć konkretną grupę czy osobę z incydentu cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie obiektem ataku padają konkretne jednostki, to łatwo jest nam sobie wyobrazić, że to jest rzeczywiście kwestia kluczowa, nad którą musimy w dalszym ciągu pracować. Że jeżeli jesteśmy w stanie przypisać odpowiedzialność jakiejś grupie czy osobie, to łatwiej nam jest też tworzyć takie mechanizmy rozliczania osób z incydentów cyberbezpieczeństwa. My, prowadząc nasze prace badawcze, braliśmy pod uwagę takie incydenty, które miały pewien efekt skali, które były bardzo istotnymi incydentami. Jeżeli Państwo pomyślą teraz o celowanej inwigilacji, o atakach typu zero scale, to nie zawsze to są takie incydenty prowadzone na masową skalę. Niekoniecznie one muszą dotyczyć bardzo dużej liczby osób, ale jednak są relewantne dla poszczególnych jednostek. I myślę, że musimy się nad tym ciągle zastanawiać, jak to definiować, jak definiować kwestie skali, kwestie dużego wpływu. Myślę, że na przykład takie ataki, jak ataki typu Zero Days, jak oprogramowanie typu ransomware, w tym zakresie właściwie rozwijają się całe branże wokół tego typu oprogramowań i myślę, że może zamiast koncentrować się na poszczególnych incydentach, zamiast prowadzić badania nad poszczególnymi incydentami, tak jak to robiliśmy w tym roku, może powinniśmy raczej przeanalizować trajektorię działania, to jaki jest ten wektor ataku, w jaki sposób wokół jakiegoś takiego szkodliwego oprogramowania tworzy się w zasadzie cała nowa branża, powstają nowe firmy, jak się rozwija całe to środowisko wokół kolejnych nowych metod ataku. Więc myślę, że musimy przede wszystkim zagwarantować to, że infrastruktura jest bezpieczna i że są pewne granice, poza które państwa nie będą mogły się przesunąć. I teraz myślę o tym, że to powinno być raczej takie twarde podejście, a nie miękkie zasady, że powinniśmy sobie identyfikować takie granice, które są po prostu nieprzekraczalne, że na przykład będziemy pracować wspólnie na rzecz wyeliminowania ataków typu Zero Days. Takie są moje refleksje, tak na gorąco. Na pewno Państwo mają jeszcze jakieś inne cenne swoje uwagi, więc bardzo proszę, żeby się z nami nimi podzielić. A teraz kolejne pytanie, które zadaję wszystkim panelistom, jest następujące. W jaki sposób te grupy, które opracowują globalne normy dotyczące cyberbezpieczeństwa, mogą zagwarantować uczestnictwo w wypracowywaniu tych norm tych najbardziej zainteresowanych, czyli ofiar ataków, tych zespołów, które reagują w pierwszej kolejności na incydenty cyberbezpieczeństwa i innych grup bezpośrednio zainteresowanych. Czyli zastanawiam się, może zacznę od Chrisa, jak moglibyśmy zwiększyć uczestnictwo tych najbardziej zainteresowanych stron w procesie tworzenia nowych norm. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że tutaj nie mówimy tylko o graczach państwowych, ale również o wielu innych grupach, które powinny być reprezentowane. Kiedy rządy państwowe mówią o wprowadzaniu norm, to często
mówią o swoich normach, które mają regulować współpracę z rządami innych państw. Ale chciałbym tutaj podać przykład. Kilka lat temu, kiedy wygłaszałem swój wykład wprowadzający podczas międzynarodowego spotkania, mówiłem o normach opracowywanych przez ONZ, mówiłem o tak zwanych zespołach CERT, czyli zespołach reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, i miałem wrażenie, że słuchacze w ogóle nie wiedzą, o czym mówię. A więc miałem takie wrażenie, że te wysiłki, które są podejmowane na forum ONZ-u, nie mają przełożenia na to, co się dzieje w szerszej społeczności. A więc myślę, że rządy poszczególnych państw powinny ze sobą ściślej współpracować. I chciałabym jeszcze się odnieść do tego, co powiedziała Sheetal Kumar wcześniej. Mianowicie, że musimy rzeczywiście wynikami naszych badań dzielić się z możliwie najszerszą grupą odbiorców, tak żeby wszyscy mogli skorzystać z wniosków, do których my dochodzimy. I myślę, że w przyszłości ciekawie będzie zobaczyć, czy jeżeli byliśmy w stanie przypisać dany atak konkretnej grupie, to czy rzeczywiście tę grupę udało się pociągnąć do odpowiedzialności. Czyli mówimy o kwestii takiej, że jest trudno przypisać atak danej grupie, ale też ciekawie jest zobaczyć, czy jeżeli się nam uda przypisać zorganizowanie ataku danej grupie, to czy tę grupę można w rzeczywistości pociągnąć do odpowiedzialności. Bardzo dziękuję. I przekazuję już głos Lobsangowi. My rozpoczęliśmy, właściwie można powiedzieć, taki nasz własny, rozpoczęliśmy pracę takiego naszego własnego zespołu szybkiego reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa. To jest taka organizacja, można powiedzieć, o charakterze organizacji społeczeństwa obywatelskiego w naszym przypadku. Jeśli byśmy się zagłębili w raport międzyrządowej grupy ekspertów, raport GGE, to w tym raporcie również jest mowa o tworzeniu nowych możliwości, ale najczęściej takie raporty koncentrują się na tym, co można zrobić na poziomie rządów krajowych. Mnie się wydaje, że w tego rodzaju inicjatywy trzeba angażować jeszcze inne grupy, takie grupy, które mają odpowiednią wiedzę techniczną. A więc myślę, że to powinna być raczej współpraca przedstawicieli obywatelstwa społecznego z organami rządowymi, tak żeby były takie wersje, również formy zespołów szybkiego reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, które by się składały głównie z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a niekoniecznie z pracowników organów rządowych. Bardzo dziękuję za tę uwagę Lobsangowi. Świetny przykład tego, jak powinniśmy zacieśniać współpracę z przedstawicielami różnych grup społecznych. Myślę, że to jest bardzo ważna uwaga. Bardzo dziękuję za podzielenie się z nami tym komentarzem. Chyba głos chciałby zabrać ktoś z naszego zdalnego hubu. Proszę bardzo, oddajemy głos. Wydaje się, że mamy problem z dźwiękiem. Mamy mało czasu. Może jeszcze wrócimy zatem za chwilkę do naszego zdalnego hubu, a teraz wobec tego przejdziemy do szeryfa. Chciałbym podkreślić kilka kwestii, szczególnie odnieść się do tego, co powiedział Chris o tym, jak ważne jest to, aby zacieśniać współpracę pomiędzy różnymi interesariuszami z różnych środowisk, a więc ze środowisk rządowych, z branży, ze społeczeństwa obywatelskiego.
A zatem zwykle trudno jest o taką współpracę, chyba że wymagane są jakieś konkretne wysiłki skierowane na konkretny projekt, wokół którego te podmioty mogą się zrzeszyć i współpracować. A zatem normy w zakresie cyberbezpieczeństwa zostały opracowane przez podmioty rządowe, ale pamiętajmy, że są też takie normy, które podkreślają, że to nie tylko organy rządowe powinny wdrażać je, ale także inni interesariuszy. A zatem to jest niezwykle ważne, aby wypracować to podejście wielostronne. Ja pracowałem w swoim życiu dla podmiotów rządowych, pracowałem w środowiskach akademickich, pracowałem w branży, a zatem bardzo ważne jest to, abyśmy współpracowali, abyśmy budowali taką relację opartą na zaufaniu w ramach tej współpracy. Tak, abyśmy realizowali wszystkie czynności, które są konieczne po to, aby sprostać wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bardzo ważne jest to, abyśmy także wymieniali się najlepszymi praktykami i wdrażali je w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność i przypisywanie ataków konkretnym podmiotom, czasami nie wiemy, kto jest odpowiedzialny, czy to jest jakieś państwo, czy jakaś grupa, czy to jest atak typu ransomware, który jest sponsorowany przez jakąś konkretną organizację. Nigdy tego do końca nie wiadomo. Natomiast mamy większe prawdopodobieństwo, żeby się tego dowiedzieć, jeżeli będziemy współpracować. Wtedy możemy, że tak powiem, przeprowadzić szerzej zakrojone dochodzenie w tym zakresie. I tak między innymi było w pewnym przypadku w Stanach Zjednoczonych. Był taki atak na infrastrukturę energetyczną i okazało się, że była taka grupa w Rosji, która współpracowała w zakresie tego wydarzenia z podmiotem ze Stanów Zjednoczonych i w ten sposób udało się dojść do tego, kto stoi za tym incydentem. A zatem bardzo ważne jest to, aby podkreślić tę współpracę, ale także aby podkreślić to, że poszczególne grupy interesariuszy mają dostęp do różnych zasobów. Nie mówię tutaj o konkretnie tylko podmiotach rządowych, ale także w ogóle o różnych grupach interesariuszy. A zatem możemy dzięki takiemu interdyscyplinarnemu podejściu także wykorzystywać zasoby, które dostępne są tylko niektórym grupom zaangażowanym. Dziękuję bardzo, to ciekawe uwagi. A teraz przejdziemy do wkładu, który w naszą dyskusję chciałby wnieść nasz zdalny hub z DAKI. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że młode pokolenia to tak naprawdę ci uczestnicy cyberprzestrzeni, którzy są najbardziej narażeni na ataki. W jaki sposób, nasze prace mogą przyczynić się do ochrony tychże przedstawicieli młodego pokolenia w cyberprzestrzeni? Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie, to można odpowiedzieć na czacie. Zawrzemy te odpowiedzi także w naszym sprawozdaniu, w którym zawrzemy wyniki i wnioski z tej dyskusji. Niestety nie mamy już teraz czasu na konkretną odpowiedź. Dobrze, teraz przejdziemy do kwestii podsumowań. Mam nadzieję, że udałoby nam się właśnie sformułować takie wnioski. Tak, zaraz przejdę do wniosków. A zatem, co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy o to, że przeprowadzane przez naszą grupę badanie jest chwalebne, a także metodologia, którą zastosowaliśmy, jest rzetelna, a zatem widzimy, że to badanie jest bardzo przydatne i pozwala nam także zdiagnozować pewne problemy. Dobrze byłoby także zebranie kolejnych najlepszych praktyk w tym zakresie. Usłyszeliśmy także, że powinniśmy wziąć pod uwagę szerszy kontekst, nie tylko tą bezpośrednią bańkę, w której zwykle staramy się zamknąć. Powinniśmy między innymi współpracować z różnymi interesariuszami. Widzimy, że wiele się dzieje. Usłyszeliśmy o tym, że mamy postępy, jeżeli chodzi na przykład o to, aby nagłaśniać pewne przypadki podatności, aby starać się dojść do tego, kto odpowiada za konkretne ataki czy incydenty. Choć tutaj
oczywiście pozostaje bardzo wiele do zrobienia, na przykład jeżeli chodzi o takie zagrożenia jak rynek, czarny rynek, na którym wykorzystuje się i sprzedaje się wiedzę na przykład o lukach i dziurach, które umożliwiają ataki typu Zero Days. A zatem widzimy, że dość wiele się dzieje, natomiast wiele jeszcze możemy poprawić, możemy przeprowadzać w przyszłości dalsze analizy. Pamiętajmy, że cały czas jeszcze są braki, jeżeli chodzi o normy dotyczące tak ważnych kwestii, jak na przykład oprogramowanie szpiegowskie, a zatem musimy jeszcze tutaj pracować nad tym, aby takie normy były przyjmowane i aby ramy prawne były po prostu bardziej skuteczne i bardziej rzetelne. Jeżeli chodzi o wnioski, to myślę, że normy w zakresie cyberbezpieczeństwa, które istnieją dzisiaj, byłyby przydatne i pozwoliłyby nam uniknąć pewnych zdarzeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, do których doszło w przeszłości, a zatem widzimy, że te normy są skuteczne i trzeba dalej pracować nad ich doskonaleniem. Na tym przerwę, ponieważ niestety nie mamy już czasu na dalsze uwagi. Bardzo dziękuję. Chciałbym na zakończenie przedstawić jeszcze szereg linków. To są takie łącza, które pozwolą Państwu na dostęp do materiałów dodatkowych na tematy, które poruszaliśmy podczas dzisiejszej dyskusji. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom naszej debaty, szczególnie tym, którzy łączą się z nami przez Zoom, a także tym, którzy są obecni w Katowicach. Bardzo się cieszę, że byli Państwo z nami i zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z dokumentami, które dostępne są pod tym pierwszym linkiem widocznym na ekranie. Naprawdę są warte przeczytania. A zatem teraz przekażę głos kolejnemu mówcy, który reprezentuje właśnie nasz forum najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. To forum najlepszych praktyk działa już od 2016 roku. W ramach forum pracujemy nad istotnymi kwestiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. A zatem na początku roku zaproszono wszystkich wolontariuszy i strony zainteresowane do tego, aby przyczynić się i wnieść wkład w pracę naszej grupy. I tutaj chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy się zgłosili, którzy postanowili także wesprzeć nasze prace. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeżeli chodzi o wnioski z tej sesji, to myślę, że staną się one inspiracją dla nas wszystkich, zarówno dla badaczy, dla konkretnych państw, a także dla innych stron zainteresowanych. Nasze sprawozdania dostępne są na stronie szczytu IGF. Martin także przekazywał Państwu link. Widoczny był ten link na platformie Zoom. Dziękuję bardzo i zamykam tę sesję.